Ostatnią osobą, która składa interpelację, to pan przewodniczący i pierwsza interpelacja dotycząca ulicy Topiska. Ja na koniec zostawię wpierw interpelację odnośnie sytuacji na naszej oczyszczalni i tu ja oddam głos panu kierownikowi, bo on zna sprawę od potrzeby. No, żeby pan pewnie zrozumieć system działania, powiem tylko jak ona funkcjonuje i jak działa. Ściekło wpływające do oczyszczalni przechodzi kolejne fazy oczyszczania i na samym końcu znajdują się tak zwane sita. Sita to są nic innego jak zbiorniki takie wypełnione odpowiednią frakcją kamienia, które zatrzymują zawiesinę ze ścieków. Dalsza sytuacja była niczym innym jak końcowym efektem technologii oczyszczania ścieków. To, co tam widział pan przewodniczący i to, co pan Bużyński widział, to widział po prostu efekt błukania filtrów, który jest zgodny z technologią działania tej oczyszczalni, wykonuje się go raz na dwa tygodnie. I efektem tego może być większe zabudzenie ścieku wypływającego, a spowodowane jest to tym, że sita, które są płukane ściekiem, pokłuczyny tego sita zostają cofnięte z powrotem na oczyszczalni. Jednakże z samej konstrukcji oczyszczalni oraz posadowienia pomp wynika, że pewna część tych pokłuczeń nie może zostać wypompowana, bo pompa stoi na stojaku, pompa ma odpowiedniej wysokości wylot. I część tych pokłuczeń zostaje i do tego zbiornika zostaje wtedy wpuszczony świeży ściek. I przez około niecałą godzinę on po prostu ma taki kolor brunatny. I teraz z ewentualnej możliwości może być, że albo tej zawiesiny jest na tyle mało, że zanieczyszczenie tego ścieku czy zmiana jego koloru jest prawie niewidoczna, albo może być go więcej, co było wczoraj. I ten ściek wypowiedzi przez godzinę był niczym innym, jak był zmieszanie ścieku czystego z pokłuczynami. I był tli ewentualnie tylko zanieczyszczony zawiesiną ściekową. To jeszcze chciałbym dodać, że pozwolenie określa ilość tej zawiesiny. Jest to określona na 30, bodajże 6 mg w litrze. Ścieg oczyszczony, który mamy tutaj w takie badania, doczyszczamy do ilości 6 mg. Czyli jak gdyby z zapasem 80% dopuszczalnej wartości tej zawiesiny. Także nie była to żadna awaria, po prostu konserwator na tyle się przestraszył tego, że pan Kuzmiński tam przyszedł i zaczął nie wiedział z lewo co powiedzieć i powiedział, że to była awaria, to po prostu płukanie filtrów, które jest w technologii pracy tej oczyszczalni. Takie samo oczyszczalnie są w Jakuszu, w Nowej Karczmie, w Parchowie. Także one idealnie działają, identycznie działają. Te projekty mają pozwolenie ministra środowiska, także nie sądzę, żeby minister środowiska dopuszczał projekty, które nie spełniały norm. I sądzę, tak, nie jestem do końca przekonany, ale sądzę, że to pływanie tego filtra co dwutygodniowe jest wliczone również w ilość substancji zanieczyszczających dany ściek, który w ciągu roku nie powinien wynosić więcej jak 35 mg na litr. A my robiąc coroczne sprawozdania do Gdańsku, przeliczamy to i jeszcze się nie zdarzyło nic, aby było to ciało. Trzeba wybrać wyniki z całego roku, nie tylko z jednego badania, bo w zależności od pogody te badania mogą być różne, na przykład w zimie nie powinno się oznaczać azotu czy fosforu, bo on wtedy w tym okresie wygląda niezgodnie i założenia się po prostu tych rzeczy na przykład nie ma. Także nie była to żadna awaria, a po prostu działanie, które musi być wykonywane, bo filtry muszą być czyszczone. No, one mają zadanie zatrzymywać się dłuższe, jak gdyby to wiesina, no, ale jak każdy filtr, czasem się zawyka i wymaga czyszczenia. Czy
Czyli chciałem, co pan coś chciał? To... Nie, ale akurat ściek po prostu zabarwiony był za wysiłek. I dlatego tak wygląda, że on wygląda na odrębie niesympatycznie, tak. I jeszcze jest to, że on się na przykład osadza na rowie i to dosyć wygląda może brutalnie, ale no moim zdaniem godzinny wybór, bo to tam tych ścieków, tej warstwy, która nie ze względów mechanicznych nie może być wypłowowana, pewnie będzie maksymalnie do 8 metrów. Później jest dopuszczane 200 metrów do tego ścieku oczyszczonego, więc to zanieczyszczenie jest. Ja mam jeszcze pytanie, panie Rafale, w jakim procencie w trakcie tej technologii czyszczenia filtrów wraca ten płyn zawierający już nieczystości z filtra z powrotem na oczyszczalnię? To jest łatwo policzyć, bo ten... Bo on wraca na oczyszczalnię, on tak na nie wchodzi. Ja rozumiem, wraca na oczyszczalnię z powrotem do komory. Komora, która służy do, jakby tą ostatnią komorą, to jest tam 200 metrów. 200 metrów sześciennych. Maksymalnie tego ścieku zostaje 8. No, więc jest to 4%, które ewentualnie ma stężenie inne niż ściek, który jest oczyszczony idealnie, że tak powiem. Bo tu, ja może powiem tak. Dzisiaj to oczyszczanie chodzi w takim stopniu, że ona ma wyniki, powiem nawet doskonałe. Ponieważ bez użycia środków chemicznych, na przykład Kiksu, jesteśmy w stanie strącić fosfor do 1 mg na litr, gdzie pozwolenie wskazuje, że może mogło być 2 mg na litr. Używając dodatkowo Kiksu jeszcze, no jesteśmy go w stanie strącić do poniżej 1 mg, także naprawdę ona jest i monitorowana przez pana Kuszyńskiego kilka razy dziennie i mamy kontrolę z wiosku i mamy kontrolę z sanepidu z Kościerzyny. Kontrola też w tygodniu, bo na przykład nie zapowiedziana, mamy z Izbeki Sanitarnej przyjechały i były. Także nie ma takiej możliwości, żeby ona w sposób ciągły powodowała zanieczyszczenie środowiska. Owszem, jest to tylko maszyna i ja nie będę się zarzekał, że nigdy się coś nie może wydarzyć, bo jest tam dużo urządzeń i wszystko się może zdarzyć, ale na dzisiaj z pełną odpowiedzialnością mówię, że naprawdę ta oczyszczalnia ma bardzo dobre wyniki i oczyszczalnie Bieguszu mogą tylko sobie pomarzyć, żeby mieć takie rzeczy, bo w Bieguszu na przykład była na częściowa zakaz dołożenia ścieku takiego strzała, czyli takiego przygniłego. Nie mogli sobie po prostu poradzić z doczyszczeniem tego ścieku, który już wylatał bezpośrednio do rzeki i było zakazane. U nas wody przyjeżdżają codziennie i bez większych kłopotów oczyszczamy ten ściek i dzisiaj można sobie iść zobaczyć i naprawdę jeżeli nie ma takiej czynności, która powodowała zburzenie tej zawiesiny, to nalewając te ścieżki szklanki, ja się nie będę zarzekał, że go napiję, ale ciężko by było pewnie go odróżnić od wody. Naprawdę to czyszczone dobrze, ona chodzi dobrze, jest dobry system mechaniczno-biologiczny. Także pewnie niektóre osoby będą zawsze przebić do oczyszczalni, bo ona stoi w miejscu, gdzie stoi, ale tak już tutaj była mowa wiele razy, ona jest. Skanalizowany mamy już kilka miejscowości i moim zdaniem lepszy jest ściek nawet mniej doczyszczony wprowadzany do środowiska jak ściek, który jest w szambie, który zagniwa i który nie ma bardzo właściwie gdzie wyjść. Także tu swoją osobą trzeba robić tą oczyszczalnię i wykazywać, że ona naprawdę działa i naprawdę ona jest potrzebna i dzięki niej na pewno nasze środowisko na tym nie ucierpiało, a wręcz zyskało. Dziękuję bardzo. Bo jest taka kwestia, czy też w ramach tutaj działania oczyszczalni jest badana woda z jeziora Hef i z jeziora Supina. Czy jeziora Supina? A z jeziora Supina też, czy nie? Nie, z jeziora Hef badamy wodę dwa razy w roku. Trzeba staram się badać, żeby mieć te wyniki. I na podstawie wyników zeszłorocznych zawsze stwierdziliśmy, że
za jak gdyby oczyszczalnią, ponieważ badania, które są robione na wpływie do jeziora B, były zawsze lepsze od badań na wypływie. Czyli z tego wniosek był jeden, że cieki, które wpływają do jeziora B, powodują to, że ono jest zanieczyszczalniejsze do oczyszczalni, tylko przez niepodłączone gospodarstwo. Teraz w tym roku będziemy również badać, a mam nadzieję, że zeszłoroczne podłączenie Biegowic do kanalizacji spowoduje to, że te badania no, będą przynajmniej porównywalne. Skarżą się, że u nich śmierdzi woda, bo na skutek oczyszczania. Ja z kolei uważam, że to dlatego, że nie mają szczelnych szamp. A oni twierdzą, że na skutek oczyszczania. Dlatego myślałam, jeżeli badania są wody w jeziorze z jednym i z drugim, to można by wtedy jakoś... Można by spróbować zrobić badanie tej wody. Na wejściu i powiedzmy na wyjściu, że byśmy mieli jakiś argument, że to nie oczyszczania, tylko jakiś inny. Dziękuję.